W tym roku miała rozpocząć się przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ulicy 30 stycznia w Tczewie. Starostwu nie udało się wykonać projektu tego zadania na czas, żeby skorzystać z dofinansowania rządowego. Zapytaliśmy starostę Mirosława Augustyna, kiedy inwestycja będzie zrealizowana. Wiadukt nad torami kolejowymi w ulicy 30 stycznia łączy osiedla czyżykowo z górkami przemysłowymi, ale stanowi też część drogi wylotowej i wjazdowej naszego miasta. Obiekt został wybudowany w latach 40. Ekspertyza wykazała, że jego stan techniczny jest fatalny. Ma liczne ubytki i pęknięcia jezdni, obluzowane barierki ochronne, poobrywane gzemsy, brak na nim urządzeń dylatacyjnych. Dlatego wiadukt ten stanowi zagrożenie dla uczestników ruchu kołowego i pieszych Po przebudowie mają być nowe nawierzchnia, zemsy, barierki ochronne, także podpory, odwodnienie i izolacja. Wiadukt ma być poszerzony o ciąg pieszo-rowerowy. W programie pytania do starosty zapytaliśmy, czy jest szansa, żeby zadanie przebudowy wiaduktu rozpocząć w tym roku. Mirosław Augustyn warunkuje to przyznaniem dofinansowania. Jeżeli chodzi o finansowanie, to pan wojewoda tutaj w rozmowie mówił, że te środki, możemy się ubiegać w tym roku o, o te środki. Natomiast pojawił się znowuż projekt y, czy myśl budowy obwodnicy południowej. Jeżeli ta obwodnica południowa miałaby jakiekolwiek szanse powstać w tym roku czy w przyszłym roku, chociażby projektowo, to tutaj y, należałoby się zastanowić nad celowością tego y, remontu. Znaczy, bądź będziemy, co, bądź więc, no ten wiadukt chyba trzeba wyremontować. Tak. Tylko są też takie opinie, że jeżeli powstanie południowa obwodnica, to należałoby go. Y, Zdemontować, takie głosy też do nas docierają, i tutaj też możemy się spotkać. Z opinią, że wydajemy środki publiczne, wiedząc o tym, że, że czegoś nie będzie, ale ja nie zwracam chyba na to większej uwagi. Będę występował o te środki do Pana Wojewody w dalszym ciągu, żeby jednak ten wiadukt, nawet przy jakimkolwiek kolizji na tej obwodnicy, która jest planowana, by powstał, to zawsze jest jakiś bypass, żeby ominąć no to dokładnie. i skorzystać. Nawet jeżeli chodzi o rowerzystów, o pierwszych, o o to wszystko, co, co znajduje się bliżej tutaj Wiaduktu. Nie, no, jest tam e, chociażby też e, osiedle mieszkaniowe w bliskiej odległości tego wiaduktu, jak, jak, jak i po jednej, jak i po drugiej e, stronie, prawda? Więc no, wydaje mi się, że jest on jednak potrzebny chociażby dla mieszkańców. I Może nie, nie byłby tak Logicznie na pewno, info, ale. no pewno tak, natomiast. Mowa o osiedlu jabłoniowym z jednej strony, a z drugiej strony przy tym stawku. Tak, tak też tak, jest tak, taka. Tak. Powiedzmy, mała enklawa, mała, ale jednak. Ale jest. Jest, 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 tak. jest małe osiedle. E, panie starosto, to co z, ty, to, co z tym. Obiektem, czy on będzie zgłoszony? To, to jeszcze się nie, nie pokazało. Jeżeli tylko, to na pewno trzy wnioski złożymy. No i tak jeszcze dopytam jednak o zakres ewentualny tego wiaduktu. Bo y, też dla mnie to jest takie trochę niejasne, czy jego trzeba wymienić absolutnie na nowo. Byłaby nowa nawierzchnia, wzmocnione przyczółki, no i miejsce, poszerzone miejsce dla y, rowerzystów. Aha, czyli ścieżka no, pieszo, -rowerowa, pieszo rowerowa, coś. Pieszo rowerowa, mhm. oczywiście, z jednej strony. Czyli zostajemy przy takim samym koszcie, jaki był planowany? Tak, nie zmienia się geometria tego wiaduktu, a początkowo takie też zamiary były. Natomiast po uzgodnieniach z koleją okazało się, że może zostać w takich parametrach, jak, jakie są do tej pory. Starostwo zgłaszając na początku ubiegłego roku inwestycję do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oszacowało koszt zadania na 5 milionów 600 tysięcy złotych.